Witajcie kochani, dzisiaj mamy coś dla Was specjalnego, mówią mamy, ponieważ razem z cudownymi osobami z serwera na Discordzie postanowiliśmy zrobić takie, może zacznę od tego, co to jest. Osoby z Discorda zostały aktorami głosowymi do mojego autorskiego komiksu, który możecie przeczytać na moim kanale Jorisu, więc nie przeciągając... Posłuchajcie, co inni mają ciekawego do powiedzenia. Nazywam się Emily Annan i jestem licealistką. Moim hobby jest odkrywanie nowych zastosowań roślin, a wszystko tylko dlatego, ponieważ chcę żyć w zgodzie z naturą i spełniać swoje marzenia jako zielarz. Koledzy śmieją się, bo nie używam markowych płynów, ale nie potrzebuję ich. Wierzę, że natura potrafi czynić cuda. Gali, Kraina Maku. W drodze do szkoły, w trakcie krzywe spojrzenia na Emily. Emily! Hmm? Nie odpływaj, mówię, nie przejmij się. Ciągnie Emily za rękę. No chodź. Idę. A tak właściwie... Denerwujesz się? Czemu? Prowadzisz zajęcia. Każdy by się przejmował. To mój temat. Lubię to. Więc nie mam powodu do płaczu. No niby tak, ale i tak się wychodziłam. Okej. Rozumiem. Mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie. Pan byłaś? Ty się nie martwisz. Och, Emily, czekaliśmy na ciebie. Zajmij moje miejsce i możesz zaczynać. Łamania nóg? Już idę. Szkolna klasa. Emily przedstawia referat na temat pokrzywy zwyczajnej. Każdy z Was widział w drogeriach różnego rodzaju używki ze składnikiem pokrzywy zwyczajnej. Na pewno nie ty. Ach, nie mogę tego słuchać. Jakaż ona mądra. Co prawda, taka substancja jest mniej odżywcza niż samodzielnie przygotowywany odpowiednio preparat. Roślina ta nie tylko parzy nasze dłonie, ale również znacząco wspiera nasz organizm. Chociażby znane przez nasze babcie płukanki z pokrzywy, które koją zniszczone końcówki włosów. Kolejnym przykładem jest spożywanie rośliny w postaci herbat. Spowolni to starzenie się naszej skóry oraz nada brakujących odżywczych wartości. Emily? Słucham. Nada się idealnie. Dziękuję panno Emily za ten jakże interesujący wykład. Miło to słyszeć. Jasne. A teraz zajmij swoje miejsce i posłuchajmy, co ma do powiedzenia panna Irina. Całe zajęcia jest pani aktywna. Z przyjemnością wszyscy wysłuchamy pani zainteresowania pokrzywą. Ja nie chciałam. Też mi się tak wydaje, więc proszę szanować pracę innych i siedzieć spokojnie. A w przyszłym tygodniu to pani będzie prezentować referat. Mam nadzieję, że zgłosiła pani temat. To wszystko przez ciebie, prostaczko. Nie wchodź mi w drogę. Jak widać, więcej nie uda nam się zrobić. Wracajcie do domu. Koniec zajęć. Emily pakuje torbę i wychodzi jako pierwsza z sali. Nareszcie. Irina ciągle się na mnie gapiła. Lepiej zrobię, jak szybko zniknę. Myślisz o tym samym, co ja? Uśmiechy od ucha do ucha. Pokażemy, kto tutaj rządzi. Chodźmy. Polana Emily zbiera garść stokrotek. Och, cudowne stokrotki. Muszę wybrać te z największymi płatkami. Zbiera. Tyle powinno wystarczyć na olejek. Do dziewczyny podchodzą koleżanki, które dokuczały bohaterce. No, proszę. Kogo my tu mamy? Coś tutaj okropnie śmierdzi. To na pewno ona. Bruda się lepiej pokaż, co tam masz. Dziewczyny, czego chcecie? Nie potrzebujesz tego. Ha. Zacznij wreszcie używać porządnych szamponów. Przyniosłam ci swój. Bij sobie wreszcie do głowy, że te twoje mieszanki traw na nic nie zdają. Cuchniesz od nich. Przestańcie.
Zacznij żyć jak normalny człowiek, a nie bawisz się w znachorkę. Jedna popycha dziewczynę, wyrywa garść kwiatów i rzuca w nią. Baw się w piaskownicę gdzie indziej. Chłopacy ze szkoły myślą, że wszystkie jesteśmy jak ty. A w tej spince wyglądasz żałośnie. Moja Lilia. Nie potrzebujesz i tego. Koleżanka odpina spinkę M i wyrzuca ją. I wbij sobie do głowy, że nie potrzeba nam takiej kucemałucha. Chodź, Ki, ona już zrozumiała. Na pewno. Dziewczyny odchodzą. Mam już ją z głowy. Świetnie wyglądałaś, kiedy zerwałaś jej tego marnego kwiatuszka. To już czas. Emily płacze. Dlaczego? Co takiego im robię? Zbieram tylko rośliny. Więc czemu? Nie przeszkadzam nikomu. Więc czemu mnie to dotyka? Za Emily siada tajemniczy chłopak. Jesteś inna. To im przeszkadza. Kto? Emily odwraca się. Takie jest twoje piękno. Łapie kosmyk jej włosów. Kim jesteś? Nieznajomym. Łapie ją za podbródek i przygląda się jej twarzy z ciekawością. O co jemu? Najważniejsze jest to, byś nie chowała w łzach tych pięknych buzi. Tręcza róże. Jesteś wyjątkowa. Tobie tego zazdroszczą. Raczej śmieją się. Nie mów tak. To jest dar. Odsuń się! Robię tylko, co rozumiem. To moje hobby i przyszłe życie. Znaczy, taką mam nadzieję, że się tak stanie. Nawet nie wiesz, jak bardzo chciałbym znać, tyle to ty. Nawet mnie nie znasz. To prawda. Więc może powiesz mi coś o kwiatkach, które zbierałaś. Stokrotki? Tak. Powiem mi coś o nich więcej. Nie bój się. Zaczynasz mnie wkurzać. Suń się! Słucham? Przestań mnie tak dotykać. To takie kłopotliwe i nieprzyjemne. Przepraszam. Nie chciałam być niegrzeczny. Tak czy siak, zbok z ciebie. Nie należy dotykać tak nieznajomych. Poprawka. Żadnej osoby się tak nie dotyka. Doprawdy jesteś interesująca. Doprawdy? Ze średniowiecza się urywałeś, czy jak? Znamy się zaledwie kilka minut, a ty już zaczęłaś nazywać mnie zbokiem i obrażasz mnie z byle jakiego powodu. Drażnisz mnie. Przyłazisz tutaj jak jakiś książę na białym koniu i myślisz, że od tak się zakocham? Nie to miałem na myśli. Mniejsza. Po prostu nie zbliżaj się. Rozumiem. Więc jak mamy tu już ze sobą, to może powiesz mi o stokrotce? Próbuję chwycić ją za rękę, ale nie udaje mu się. Nie! Serio? Nawyk. Wybacz mi. Ale chciałem tylko wiedzieć. Oj, dobra. Już okej. Chciałam zrobić wyciąg olejkowy, aby wzmocnić skórę podczas kąpieli. Wydają cudowny aromat, taki lekko słodkawy z... nutą tajemnicy. Tak! Emily przygląda się. Dowiedziałam się, że nie należy korzystać ze zwyczajnej wody utlenionej. Dlatego szukam odpowiednika. Stokrotka przyspiesza również gojenie, więc nada się idealnie. A tutaj jest jej pod dostatkiem. Niesamowite! Odnalazłem brakującą część siebie. Emily wywala oczy i rumieni się. Coś nie tak? Aj! Odwrócił wzrok i zasłonił ręką uśmiech. Dziękuję ci. I za co dziękujesz? Przedałaś mi tyle słów. Nie potrzebuję ich więcej. Uśmiech skierował do niej. Teraz jestem już pewny. Okej. Mam nadzieję, że będziemy mieć jeszcze okazję porozmawiać dziwny człowieku z boku. Tego jestem przekonany. Chłopak wstaje i odchodzi. Czekaj. Jak masz na imię? Kirach. Dziewczyna odwraca się, ale nikogo tam nie ma. Zniknął. Ścisnęła w dłoni mocniej kwiaty.
Stokrotka pospolita. Zmieniłaś moje przeznaczenie. Uśmiechnęła się. Wieczór w rodzinnym ogrodzie. Emily nuci piosenkę, zbierając listki mięty. Jeszcze więcej ich znam, ale żadna z nich, ale żadna jak ty, nie olśniła mnie, nie ujęła. Mięta ma cudowny aromat. Jest taka odświeżająca. Te listki idealnie się nadają. Zrywa kilka listków. Słychać kroki za drzewami. Halo? Ktoś tam jest? Pokaż się! Za gałęzi wylatuje ptaszek. Ach, to tylko ty, maluszku. Wraca do zbierania listków. Potrzebuję jeszcze imbiru. Gdzieś tam powinien być. Dziewczyna zapuszcza się dalej. Mam! To poprawi mi samopoczucie. Nagle ktoś zachodzi Emily od tyłu. Zakrywa usta i szepcze do ucha. Idealnie się nadasz, zielaszu. Muska ją ustami w ucho. Nie masz co się bać. Ściska ją mocniej w talii i obraca do siebie. Kira! Kradnie jej pierwszy pocałunek. Chcę, byś była u mego boku na zawsze. Pójdzie ze mną? Skinęła głową. Trolololololo. Emily zostaje porwana w tle milion róż. Koniec.